Z nami jest Bartek Widejko. Bartek, no pechowo można powiedzieć, przegrywacie tą batalię w Pucharze Polskim. Mieliście w pierwszej połowie mnóstwo sytuacji do wyjścia na prowadzenie. Można powiedzieć, zapewnienia sobie zwycięstwa już w pierwszej połowie. No niestety, nie udało się. No tak, dokładnie, tak jak pan mówi, nie udało nam się. W przerwie, znaczy na początku meczu sobie mówiliśmy w szatni, że chcemy awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski. Robiliśmy wszystko, żeby nam się to udało, ale tak jak widać, no w pierwszej połowie robiliśmy wszystko, no wszystko. Tyle sytuacji, co mieliśmy, to sam byłem w szoku, tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że przyjechała tak naprawdę pierwsza liga do nas. Myśleliśmy, że będziemy grali teraz od obrony, a poszliśmy od razu na pressing i zagraliśmy piękną piłkę w pierwszej połowie. No i szkoda, no w drugiej połowie tak to wyglądało, że cofnęliśmy się trochę do tyłu. No i czekaliśmy na tą kontrę ich, no i na pierwszą sytuację, tam przerwałem tą sytuację i nie zdążyłem wrócić i można powiedzieć, że to jest też moja bramka, bo nie zdążyłem wrócić. No a tak jak na treneru przedą te kontry, no druga, poszliśmy do przodu, wszyscy, obrona poszła cała do przodu i chłopaki poszli, stali mnie do przodu i zrobili tą kontrę i no i tak, przegraliśmy 2-0 i no nic, trzeba teraz przygotować się do nowego sezonu. Można powiedzieć, że nie było widać różnicy. Rozmawialiśmy wcześniej z trenerem, drugim trenerem Lechii i z trenerem Stali Milec. Można powiedzieć, że nie było widać różnicy, jeżeli chodzi o grę obu zespołów. To znaczy nie było widać różnicy. Nie było widać, która drużyna gra w pierwszej lidze. No tak, klasa to... Oni tak naprawdę awansowali do tej pierwszej lidze. My zostaliśmy w tej trzeciej lidze. My chcieliśmy pokazać się jak najlepszej strony, ale to, no tak jak powiedziałem, to jest piłka. No. Puchar rządzi się innymi prawami, liga się rządzi innymi prawami. No, oni grają w pierwszej, my w drugiej za wszelką stronę chcieliśmy wygrać, nie udało się. Jasne. Co możesz powiedzieć o przygotowaniach i o tym, czy wprowadziłeś się tutaj do drużyny, ponieważ jesteś nowym zawodnikiem? Tak, jestem tu 2 tygodnie już. Pierwszy tydzień spędziłem z drużyną na obozie w Brennej. No, przyjęli mnie bardzo dobrze, atmosfera jest bardzo dobra. Tutaj treningi były bardzo ciężkie, więc też widać było po nas, że pracujemy nad tym cały czas i do ligi jest jeszcze 3 tygodnie, więc sądzę, że damy radę, podołamy pierwszemu meczu ze Strudą. Okej, tego życzymy. Dziękuję. Dziękuję.